Kto się czym napełnia, taka życia pełnia. Tak chyba można by to ująć. Więc dziś między innymi o tym rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Od razu wędrujemy do Efezjan 5, gdzie Paweł pisze: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. I dalej następują wersety po tej zachęcie, abyśmy byli naśladowcami Boga jako Jego dzieci umiłowane. Potem następują wersety, które mówią o tym, jakich grzechów mamy unikać, jaki styl życia mamy prowadzić. Bo kiedyś byliśmy ciemnością, jak czytamy w wersecie 8, a teraz jesteśmy światłością w Panu. Więc mamy postępować jak dzieci światłości. I w wersecie 17 i 18 padają te słowa: nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. Więc, skracając to wszystko, zaczynamy od stwierdzenia: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I 18 wersetów później mamy takie pierwsze podsumowanie: napełniajcie się duchem. To jest wskazówka. Jeżeli chcę być naśladowcą Boga, jeżeli chcę żyć jako Jego umiłowane dziecko, to muszę być napełniony duchem. Dlaczego? Bo tak żył Jezus. Prowadził życie pełne ducha i ten duch wypływał z niego w postaci miłości, mądrości, ale też jako duch mocy. Może pamiętacie te sytuacje, kiedy ktoś dotknął Jezusa w tłumie i on, jak odnotowuje ewangelista, poczuł, że wyszła z niego moc. Czyli był na tyle wrażliwy też na Ducha Świętego, że w momencie, kiedy Duch Święty działając wyszedł z Jezusa, wypłynął z Jezusa, powodując czyjeś uzdrowienie, Jezus to odnotował. Więc to też pokazuje w ogóle, jak piękna może być współpraca i relacja z Duchem Świętym, kiedy obdarzamy innych miłością, mądrością, ale też mocą. To jest coś, czego możemy oczekiwać, kiedy jesteśmy pełni ducha, że nasze spotkania, rozmowy, nasze błogosławienie innych będzie wnosiło do życia ludzi miłość, moc, mądrość i wiele innych przejawów łaski. Więc jakby kolejne takie spojrzenie na ten tekst, od którego wyszliśmy. Efezjan 5:18. Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. Zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby czytać Słowo Boże w kontekście, w szerszym kontekście. I ten szerszy kontekst daje nam jeszcze piękniejszą perspektywę i takie bezpieczeństwo, do jakiego stylu życia zaprasza nas Bóg. Skoro mamy być naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, co jest wskazówką do tego między innymi? Napełniajcie się duchem. Bądźcie pełni ducha, który woła w nas Abba Ojcze, który prowadzi nas przez życie mocą Jego obecności i mocą Jego słowa. Pomóż nam, Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało i niech te przejawy ducha będą widoczne w naszych rozmowach, w naszych gestach, w naszym podejściu do drugiego człowieka, tak aby Bóg cieszył się, że jesteśmy naśladowcami Boga, że robimy to, co Jezus, tak jak Jezus, idąc Jego śladami. Tyle na dziś. Pomóż nam, Duchu Święty, niech tak się stanie. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. A my widzimy się przy kolejnej okazji.